Tu zawsze tak pada i te chmury tak nisko? Pyta pociesznie bohaterka jednej z najbardziej niezwykłych powieści tego roku, która nie zdaje sobie sprawy, że trafiła do miasta, w którym zawsze pada deszcz, a na dokładkę skończył się świat. Zabieram was dzisiaj do Bydgoszczy. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny październikowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Uciszone lampy nie rozświetlają zaułków. To jest świat ciemnych klatek, to jest świat ciemnych ulic. To jest świat, do którego trafiają bohaterowie tak wyczekiwanego przez was końca Bartłomieja Grubicha od wydawnictwa Wesper, wielkobukowego patronatu na dokładkę. Zapytacie być może Kowalska, to nie horror, to nie groza? Czym w takim razie koniec jest? No za chwilę wszystko się oczywiście wyjaśni. Ania wyjechała. Wyjechała do Bydgoszczy. Tak twierdzi jej zrozpaczona babcia, która prosi o pomoc księdza z miejscowej parafii. W końcu ktoś musi Anię znaleźć, ktoś musi ją przywieźć z powrotem, zanim będzie dla Ani za późno. Niezależnie od siebie, w drogę, w poszukiwaniu Ani wyruszają, przekonany przez babcię Ani, ksiądz, jej najlepsza przyjaciółka, jak i do szaleństwa zakochany w Ani mężczyzna. Bydgoskie ulice jednak skrywają sekrety, których żadnych z nich się nie spodziewa. Być może nawet z każdym dniem coraz bardziej oddalają się od Ani. Niedługo będzie koniec świata. To będzie sztuka najwyższych lotów, która właściwie już z definicji nie powtórzy się nigdy. Będzie to najpiękniejszy koniec świata. Jedyny. Innego nie będzie. I to akurat tutaj, niedaleko. Dawno, dawno temu Łukasz Orbitowski spróbował opisać Bydgoszcz w swojej opartej na faktach powieści Inna dusza. Tam, podobnie jak u Bartłomieja Grubicha, przerażały nie tylko czyny samych bohaterów, ale przede wszystkim przerażało samo miasto. Miasto, które żyło swoim własnym życiem. To mieszkańcy musieli mu się podporządkować, musieli dopasować się do jego dziwności i do jego mroku. To miasto dyktowało tam warunki i to jego ulice, zaułki, całe dzielnice dawały albo życie, albo obiecywały śmierć. W końcu wybrzmiewa ta sama bydgoska śmiertelna nuta. Ten koszmar, który ziszcza się w pozorach codzienności. Cóż dziwnego jest bowiem w ludziach, którzy wyruszają do innego miasta, by poszukać swojej koleżanki czy przyjaciółki? No niby nic, ale jeśli to samo miasto uniemożliwia im poszukiwania. W końcu każdy dla tej Bydgoszczy jest tym obcym. Jest bytem, który odstaje, a którego trzeba zniszczyć, zmiażdżyć, na którym trzeba dokonać całkowitej anihilacji. To tam znikają całe budynki, to tam twarze są wykrzywione i złe. To tam można trafić na miejsce, które niby jest, ale wcale go nie ma. Bartłomiej Grubich po mistrzowsku buduje tutaj złowrogą atmosferę, osacza powolutku swoich bohaterów, tym samym osaczając również nas, czytelników. Zanurzamy się w końcu jak w jakąś smołę, jak w jakieś bagno, pożerani, pochłaniani pośród takiego bulgotu obojętności. Lepkie błoto, siąpiący deszcz, ten niekończący się listopad, który jak u Joanny Bator w ciemno prawie noc, pożera, pochłania i nigdy nie oddaje. Ludzie znikają, a w Bydgoszczy? No znikają bardziej niż gdziekolwiek indziej. I to jest tak, Bartłomiej Grubich bawi się, oscyluje trochę na granicach gatunku. Bawi się grozą, buduje tutaj atmosferę trochę rodem z polskiego Twin Peaks, a jednocześnie wykreował taki realizm magiczny podszyty mrokiem. Jego opowieść co prawda nikogo nie wystraszy, ale być może, całkiem możliwe, że zaniepokoi. To trochę jak u Barkera, gdzie ożywają ulice, a miasto jest niczym taka pożerająca wszystko olbrzymka. Jego Bydgoszcz natomiast to sączący się cień. To jest diabelski sen. To jest doskonałe miejsce na koniec świata. Jestem ciekawa, czy ten koniec przypadnie wam do gustu, czy odnajdziecie się w tej pełnej absurdów opowieści. I czy Bydgoszcz Bartłomieja Grubicha stanie się dla was jednym z tych miejsc na mapie, z którego nie ma powrotu? No nie pozostaje nic innego, jak przeczytać się przekonać, prawda? Razem z wydawnictwem Wesper mamy dla was 3 egzemplarze końca do wygrania. Pytanie konkursowe brzmi, które miasto w Polsce chcielibyście odwiedzić i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube.
Ach, ta Bydgoszcz, kochani, mrok i jej ciemność. Teraz taka zabawna ciekawostka. Słuchajcie, w ogóle pochodzę z Bydgoszczy właśnie. Tam mam sporo członków mojej rodziny i co prawda darzy to miasto sentymentem wciąż, ale całkowicie rozumiem, skąd się biorą takie bydgoskie opowieści. Jest tam faktycznie jakiś cień, jest tam jakaś taka ciemność, jest tam jakiś mrok, który idealnie pasuje właśnie do takich realistyczno-magicznych historii, które wciągają, no i nie chcą wypuścić ze swoich szponów. Koniec właśnie tą bydgoską opowieścią, tak jak kiedyś Inna dusza, trochę mnie rozbawił, a jednocześnie tak właśnie zmusił do refleksji. No i tak sobie myślę, jest sentyment, ale jednak rozumiem, skąd to się bierze. Słuchajcie, o końcu możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka, tam również znajdziecie kategorie, w których wpisuje się wielkobukowe bingo. Możecie grać w każdej możliwej chwili i dołączać do zabawy, pamiętajcie. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Koniec końcem, a premiery października nie obejrzą się same, więc zaglądajcie tutaj. Pamiętajcie, żeby stawiać łapki w górę, żeby zostawiać komentarze, brać udział w konkursach, dawajcie czadu. Co jeszcze? Pamiętajcie, że jeżeli jesteście nowi, to możecie również subskrybować ten kanał. O, do zobaczenia!